Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek przede wszystkim skierowany jest do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem kryptowalut. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w łatwy i szybki sposób za pomocą kantoru Kanga kupić swoje pierwsze kryptowaluty. To jest BK World, ja na imię Bartosz. Zapraszam serdecznie do oglądania. Oj, zazieleniła nam się tablica związana tutaj z projektami kryptowalut. Do głównych krypto, jakim jest na pewno Bitcoin i Ether, dołączyły w ostatnim czasie również alty i w całej okazałości, proszę zobaczcie, prawie większość projektów w ostatnim czasie zwyżkuje. Ale jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, pretekstem do nagrania tego odcinka są wiadomości tak naprawdę od Was. Kilka osób z Was pisała do mnie prywatnie, jak dzisiaj najłatwiej, najszybciej kupić kryptowaluty. I tak pomyślałem sobie, że to też fajnie się składa w tym momencie, ponieważ w ostatnim czasie, powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi oczywiście o moje prywatne, subiektywne odczucia, doświadczenia, przede wszystkim jeżeli oglądacie mój kanał jakiś czas, to na pewno zauważyliście, że ja do tej pory głównie korzystałem z dwóch giełd, jeżeli chodzi o zakup i sprzedaż krypto. Mam tutaj na myśli oczywiście projekt BitBay i dużą giełdę, jaką na pewno jest giełda Binance. Ale nie będę tutaj ukrywał, że w ostatnim czasie obie te giełdy nie są jakimiś dla mnie idealnymi giełdami. Oczywiście nie ma żadnej idealnej na pewno giełdy, ale muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o BitBay, to kolejny raz niestety, albo też stety, rozumiem, że mają też przepisy, których muszą się trzymać, więc KYC, AML, czyli wszystkie te przepisy, które mają zagwarantować bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, jakim jest na pewno biznes BitBaya. Więc rozumiem, że kolejny raz wymagają ode mnie tego, abym gdzieś tutaj musiał ponownie się weryfikować. Tyle, że powiem szczerze, że kolejny raz, kiedy muszę to zrobić i trwa to naprawdę już ponad 48 godzin, więc zaczyna być to bardzo irytujące, ponieważ tak naprawdę nie zmieniłem swojego wyglądu, nie zmieniłem swojego adresu zamieszkania, ciągle ten sam dowód, tak? Konto bankowe, które używam właśnie do wymiany, zawsze to samo, ale ja kolejny raz muszę tutaj się zweryfikować i pomyślałem sobie w ten sposób, ponieważ w ostatnim czasie Binance też ma troszkę podgórkę, jeżeli chodzi o możliwość działania, tak? Między innymi zmniejszyli w ostatnim czasie na przykład wypłatę Bitcoina do 600, jeżeli chodzi o dzienny wolumen, dzienny obrót, jeżeli chodzi o właśnie giełdy Binance, więc pomyślałem sobie, że to jest dobry też pretekst, aby w cudzysłowie wrócić sobie do może nie korzeni, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o giełdę Kanga, to jest mi ona, ta giełda jest mi znana już od kilku lat, chyba od 2019 roku, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym projekcie. Miało też to między innymi związek z tokenami personalnymi Szczepana Bentyna, który tutaj właśnie wraz ze współpracą z Kangą Exchange, ponieważ wcześniej te tokeny personalne można było sprzedawać, wymieniać, kupować na jednej z zdecentralizowanych giełd, tak tutaj teraz w tym momencie, że od jakiegoś czasu Kanga współpracuje właśnie ze Szczepanem Bentynem i między innymi tutaj te personal tokeny, czyli tokeny personalne można handlować. A przez to, że ja kilka lat temu stworzyłem również taki personalny token, kiedy moja przygoda ze światem krypto, z blockchainem stawała się coraz głębsza, też postanowiłem wtedy taki prywatny Bartcoin uruchomić. Oczywiście były to tylko w pewnym sensie forma zabawy, forma testu, czy w ogóle jest to wszystko możliwe. Nie mając tak naprawdę, nie będę Was tutaj ściemniał, pomysłu, jak ja tak naprawdę takiego ten Bartcoin mogę wykorzystać. Gdzie ówcześnie jeszcze nawet nie myślałem, że będę 2 lata później próbował zrobić kanał na YouTubie w tym, co mam w głowie, o tym, co tak naprawdę mnie interesuje. Ale okej, nie przedłużając, żeby tutaj Was nie zanudzić tymi tematami, dlatego tak jak mówię, jest to pewien sposób, może nawet nie powód, bo też można powiedzieć, że w pewnym sensie poznawanie od nowa Kangi Exchange, ponieważ ta giełda widać na przestrzeni tych 2 lat powoli tutaj się rozwija. Może nie jest to jakieś zastraszające dynamiczne tempo, ale na pewno jest to ekosystem, który myślę, że w najbliższym czasie będę poznawał. Jedną z takich cech, która tutaj też mnie przekonuje do tego projektu, obserwując ich ponad 2 lata w tym momencie, że widać, że ten projekt jest rozwijany z pomysłem, rozwijany również
rozwijany przez polskich inwestorów, czyli mam tutaj na myśli Kanga Exchange należy właśnie do osób fizycznych, którzy są właścicielami spółki, czyli ta spółka jest właścicielem może Kangi, a właścicielami spółki są Polacy, tak więc można powiedzieć, że w tym momencie jest to w pełni polskie przedsięwzięcie. Ale okej, bo znowu zaczynam się tutaj rozwodzić na temat struktury. Jeśli macie tutaj oczywiście jakieś pytania co do samej Kangi, istnienia, czy też skąd w ogóle ta firma pochodzi, to łatwo to wszystko wygooglować, co nie zmienia faktu, że przyglądając się właśnie temu przedsięwzięciu, można tutaj zauważyć, że mają bardzo, bardzo fajnie szeroką ofertę, jeżeli chodzi o możliwość zakupu i sprzedaży również kryptowalut. Co na pewno wyróżnia, ale wyróżnia tutaj biorę w cudzysłów, Kanga Exchange, czyli giełda Kanga, nie oferuje tutaj depozytów w walucie fiat, czyli tutaj nie ma możliwości przechowywania depozytów w formie PLN-ów, dolarów czy też euro, ale mają tutaj, uruchomili na pewno tutaj stablecoiny, między innymi Omega PLN, Omega Euro i Omega Dolar. I za pośrednictwem tej platformy możecie na przykład Bitcoina czy też inną krypto, którą tutaj mają wylistowaną, zakupić właśnie te stablecoiny. Ale też nie o tym mowa, tak? Jeżeli chodzi o cały ten ekosystem, to tutaj bardzo mocno w ostatnim czasie na pewno zawiązali współpracę z przedsięwzięciem, jakim jest Mozaiko, tak? Czyli Mozaiko, które ma tutaj możliwość tokenizacji różnych przedsięwzięć, różnych spółek, różnych firm, czy też tokenizacji na przykład paneli fotowoltanicznych, tak? czyli farm fotowoltanicznych w tym wypadku. Całym pomysłodawcą całego przedsięwzięcia Mozaiko jest osoba Rahima Blacka, który tutaj ostatniego czasu, myślę, że już od dobrego roku albo dłużej nawet, też mocno tutaj wszedł w współpracę z Kangą Exchange i tutaj nawet przechodząc do zakładki IEO, można sobie właśnie zobaczyć, że projekty, które gdzieś tutaj buduje i rozwija i promuje Mozaiko, czy też osoba Rahima Blacka, między innymi farmy fotowoltaniczne, między innymi tokenizacja whisky pana Palikota, to wszystko tutaj ma też miejsce, czyli jest ta możliwość właśnie zakupu tych tokenów za pomocą tej platformy, co uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście to nie są żadne rekomendacje, jeżeli chodzi o zakup tych projektów, czy też w ogóle korzystania z Kangi Exchange. Tak jak mówię, jest to mój powrót w pewnym sensie do Kangi. W momencie, kiedy ta platforma, widać, że staje się projektem coraz bardziej dojrzałym, z coraz większą ilością fajnych, czy też niefajnych, musicie sami to ocenić, oczywiście fajnych narzędzi, tak? Okej, wracając do głównego tematu, jednym z takich opcji, jaką tutaj Kanga proponuje, jest Kantor Online. Oprócz oczywiście takiej klasycznej formy zakupu kryptowaluty, wróćmy tutaj do marketu, na przykład Bitcoina za w tym wypadku Omega PLN, czyli za ich tutaj stablecoin platformy Kanga, to oczywiście mają tutaj też kilka innych możliwości, na przykład kantory stacjonarne. Oczywiście kantory stacjonarne charakteryzują się tym, że ten kurs wymiany kupna-sprzedaży na pewno nie będzie tak atrakcyjny, jak to ma miejsce na przykład już na giełdzie tradycyjnej, tak? Gdzie ten spread będzie na pewno dużo, dużo niższy. Tak jak widzicie, jeżeli ktoś chciałby tutaj kupić w tym momencie Bitcoina, to cena najniższa 181 tysięcy, a w przypadku wykorzystania kantoru stacjonarnego jest to 3000 zł więcej za pojedynczego Bitcoina. Oczywiście rozumiem, że są to całkowicie dwa różne wątki, jeżeli chodzi o kupno-sprzedaż kryptowalut. Ale tak czy inaczej, fajnie, że właśnie rozwijają kilka różnych możliwości, między innymi właśnie ten kanto stacjonarny, można również w bankomacie zakupić kryptowaluty, co jest też bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jest to obarczone limitem do 4000 zł, ale uważam, że to całkiem ok. Jest to na pewno szersze spektrum możliwości zakupu i sprzedaży kryptowalut, niż to ma w przypadku większości innych firm, które oferują w ogóle możliwość handlu kryptowalutami. A ja dzisiaj się skupię na Kantorze Online. Ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, kilka osób
Część z Was tak naprawdę poprosiła mnie, żebym tutaj przedstawił możliwość jak najłatwiejszego, najszybszego zakupu kryptowalut, między innymi właśnie Bitcoina. Ale musicie wiedzieć, oczywiście, aby dokonać takiego zakupu w Kantorze online, również musiałem tutaj przejść weryfikację. I tutaj bardzo fajny z mojej perspektywy aspekt, ponieważ Kanga oferuje również możliwość weryfikacji swojej tożsamości z racji właśnie KYC, czyli Know Your Client, za pomocą nawet tutaj prawo jazdy. Oczywiście te osoby, które posiadają prawo jazdy, będą w stanie właśnie taką weryfikację przejść za pomocą właśnie tego dokumentu. I ja tutaj, powiem szczerze, wybrałem tą opcję. Nie chciałem tutaj kolejnej giełdzie przekazywać swoich danych osobowych za pomocą właśnie dowodu osobistego, więc dla odmiany tym razem wykorzystałem to moje prawo jazdy i muszę Wam powiedzieć, że trwało to bardzo szybko, bardzo sprawnie poszło, bardzo łatwo i w sumie w ciągu chyba 15-30 minut byłem tak naprawdę już tu zweryfikowany. Nie przedłużając, jeżeli chodzi o zakup w Kantorze online, tak jak widzicie, aktualny cen, jaki tutaj Kanga mi proponuje, to jest 181 600 zł i możemy sobie to szybko porównać. Aktualna cena na giełdzie to jest 181 200, czyli mamy różnicę w zakupie około 400 zł. Ja nie będę ukrywał, w tym wypadku ta cena zakupu Bitcoina dla mnie jest tutaj dosyć wysoka. W przeliczeniu na dolary mówimy w okolicach 46 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Ja ostatnie swoje zakupy dokonywałem na poziomie 30-31 tysięcy dolarów i tutaj w tym wypadku tak naprawdę za skromną kwotę, bo na pewno tutaj nie jest to moment, żeby większe jakiekolwiek środki inwestować, przynajmniej z mojej perspektywy, tak? Kiedy, jeżeli udało mi się w cudzysłowie złapać ten ostatni dosyć mocny spadek, tą korektę, więc tutaj na potrzeby tego odcinka wykorzystam kwotę 250 zł. I jeżeli sobie to przeliczymy, to aktualnie zakupię 137 tysięcy z drobnym hakiem Satoshi. I ok, wystarczy nacisnąć kup online, zostaje przekierowany ponownie do kolejnej podstrony Kangi Kantoru. Rozumiem, że oczywiście ten kurs może być tutaj orientacyjny, że za chwilę może się zmienić, ale dla pamięci w tym momencie Kanga oferuje mi za cenę 250 zł zakup 137 481 Satoshi, więc naciskamy dalej. Kupuję. Ale zanim tu przejdę dalej, to zobaczcie, oczywiście Kanga oferuje również możliwość, Kantor Kanga oferuje również możliwość sprzedaży, jeżeli chodzi o ten Kantor, i można tutaj sprzedać w tym momencie BTC i właśnie ETH. Ale ja dzisiaj chcę kupić chcę Satoshi, naciskamy kupuję. Muszę się oczywiście zalogować, tak jak mówiłem wcześniej, już się zweryfikowałem za pomocą swojego dokumentu tożsamości. Przechodzę dalej. Jeszcze raz tutaj muszę nacisnąć. OK, kupuję. Zasil konto. Ja w tym wypadku, ponieważ nie chcę też tutaj spinać swojego konta bankowego jeszcze, dopóki nie zaprzyjaźnię się z tym Kantorem i samym ekosystemem Kangi Exchange bardziej, więc w tym momencie będę chciał wpłacić środki za pomocą karty płatniczej. Więc wykorzystam szybkie płatności DotPay. Chcę wpłacić 250 zł, tak jak mówiłem. Prowizja 3%. Czyli tak jak widzicie, 3% z tej kwoty to daje mi 7,50, to będzie moja prowizja, więc czyli otrzymam 425 PLN-ów, czyli w tym momencie zamienię swoje środki z karty debetowej na Omega PLN i za te środki dopiero będę w stanie kupić w Kantorze tutaj już te Satoshi. Ale procedujmy dalej. Tego akurat się nie spodziewałem, że tak naprawdę to będzie najpierw konwersja PLN-ów klasycznych, fiatowych do Omega. Myślałem, że to od razu pójdzie za pośrednictwem karty, ale ok, lecimy dalej. Wpłata DotPay, tak. Chcę tego dokonać. Wystąpił bon, przykro nam. Konto sprzedawcy Kanga Cash zostało zablokowane, a to niemiła, powiem Wam szczerze, niespodzianka. Dokonanie płatności nie jest w tym momencie możliwe. No i Wam powiem szczerze, jestem tutaj troszkę zaskoczony. Ok, żadnej informacji wcześniej nie widziałem, żeby tutaj nie było właśnie możliwości skorzystania z tej platformy. Więc zrobimy może taki dzisiaj nietypowy myk, ponieważ tutaj mamy możliwość zadzwonienia do firmy Kanga. Jeżeli pozwolicie, to ja w tym momencie sobie właśnie przetelefonuję tam. Zobaczymy, co mi tutaj ciekawego powiedzą.
Okej, no to dzwonimy, nie? 58 573 36 33. Witamy w Kanga, największej platformie kryptoaktywów. Jeżeli twój problem dotyczy operacji na giełdzie, wybierz jeden. Jeżeli chcesz Okej, wybraliśmy teraz jeden, pogadamy z kimś na temat Kanga Exchange i zobaczymy, czy ktokolwiek mi odpowie tutaj na temat samego kantoru. Witam serdecznie, z tej strony Bartosz Kistella, witam Pana serdecznie. Proszę Pana, co prawda dzwonię z pytaniem odnośnie kantoru online, ale ponieważ tutaj automat nie miał takiej możliwości wyboru, więc wykorzystałem pierwszy kanał, czyli kontakt z Kangą Exchange. Mam szybkie pytanie, bo próbowałem tutaj właśnie dokonać zakupu za pomocą właśnie Waszego kantoru i wyświetlił mi się informacja błąd, tak, że przykro nam, w trakcie płatności wystąpiły następujące błędy. Konto sprzedawcy Kanga Exchange, Kanga Cash zostało zablokowane. Dokonanie płatności nie jest możliwe. Czy jest mi Pan w stanie powiedzieć, dlaczego tak się stało i czy jest w ogóle szansa, żebym tego zakupu dokonał? Okej, rozumiem. A ten komunikat, rozumiem, że na przeglądarce, na komputerze. Tak, bo chciałem wykorzystać tutaj możliwość płatności za pomocą DotPay, tak, czyli szybkie płatności. I taka informacja mi wystarczy. DotPay, tak? Tak, dokładnie. A, to tak, DotPay, w kwestii DotPay'a on na razie jest wyłączony, bo jesteśmy w trakcie zmiany operatora szybkich płatności i ta opcja jest na najbliższy czas wyłączona. Okej, okay, znaczy to może nie jest wyłączona, bo faktycznie jest możliwość wyboru i dopiero po wyborze wyskakuje informacja, że jest tutaj to wyłączone, tak jak Pan mówi, ale możliwość wyboru dalej była takiej opcji, więc dlatego przedzwoniłem, bo myślałem, że jednak ja tutaj coś źle zrobiłem, nie? Okej, okay, dobra, to w takim razie ja będę musiał do działu IT przekazać. Dziękuję bardzo właśnie za tę informację. A proszę bardzo. Ale tak, tutaj ja mamy wyłączonego, w tym wypadku to albo przelew bankowy, albo kantor, albo też poprzez bankomat, czy może tam. Okej. To myślę, że do kantoru stacjonarnego się w takim razie wybiorę. Okej, super, dziękuję w takim razie za informację. Pozdrawiam, do zobaczenia. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. No tak jak słyszeliście, w tym momencie nie uda mi się dokonać tego zakupu, jeżeli chodzi o szybkie płatności DotPay, co nie zmienia faktu, że w najbliższym czasie prawdopodobnie wybiorę się właśnie do kantoru stacjonarnego i zobaczymy, jak funkcjonuje właśnie tego typu usługa, czyli zakup kryptowalut za pomocą właśnie punktu stacjonarnego. Ale okej, żeby ten odcinek też nie był taki, w cudzysłowie, niespełniony, to jeszcze Wam powiem jedną ciekawą rzecz. Tak jak mówiłem wcześniej, moja przygoda z Kangą Exchange może nie jest jakąś wielką przygodą, ale samą Kangą zaprzyjaźniłem się już w 2019 roku, kiedy wyemitowałem swój personalny token o nazwie Bartcoin, tak, dokładnie tak jak słyszycie, Bartcoin. Były to czasy, kiedy jeszcze pan Bentyn bardzo mocno tutaj rozwijał personalne tokeny i wtedy też również za pośrednictwem właśnie platformy Kanga Exchange można było właśnie, i tak do tej pory jest, nawet dzisiaj jest, można było te swoje tokeny handlować, kupować, sprzedawać, wymieniać na inne projekty. Wszystkie te personalne tokeny oczywiście są tutaj notowane w stosunku do Etheru. I między innymi właśnie Szczepan Bentyn, między innymi właśnie Lech Wilczyński, którego pewnie dobrze kojarzycie z kwarantanny z Bitcoinem, a wcześniej Siadanie z Bitcoinem. Między innymi te postacie mają tutaj również swój token personalny na tej giełdzie, możliwy do kupna, sprzedaży, do handlowania. I tak czy inaczej, aby, tak jak powiedziałem, aby ten odcinek stał się pełnoprawnym może odcinkiem, bo nie udało mi się zrealizować głównego wątku, głównego założenia tego odcinka, to chciałbym Wam, osobom, które tutaj oglądają i będą chciały otrzymać taki właśnie giveaway ode mnie w postaci 5 tokenów Bartcoin. Te tokeny są umieszczone w blockchainie Ethereum, czyli na każdym portfelu, który ma możliwość przechowywania tokenów ERC-20, między innymi na przykład MetaMask, to tutaj te tokeny możecie sobie przesłać i hodlować, tak? W najbliższym czasie na pewno tutaj pojawi się kilka możliwości odnośnie wykorzystania samego Bartcoina, jak tutaj w ogóle można je wykorzystać, ale zrobię specjalny odcinek właśnie na ten temat, jak te Bartcoiny możecie wykorzystać właśnie w celach tutaj wykorzystania moich usług, jakie ja docelowo będę świadczył dla społeczności świata kryptowalut. Więc oprócz tego, że będzie możliwość wymiany na pewnego rodzaju usługi, również oczywiście możecie tutaj
możecie tutaj handlować tym tokenem Bitcoinem na platformie właśnie Kanga Exchange. I pierwsze 100 osób, dokładnie 101 osób, które skorzysta z linku, który zamieszczę tutaj w komentarzach pod odcinkiem, można w komentarzach tego w opisie pod odcinkiem, zostawię właśnie Wam ten link i tutaj pierwsze 101 osób, podając hasło z angielskiego World, może tutaj właśnie naciskając przycisk Join, będzie mogła pozyskać 5 tokenów Bitcoin. Ok, odcinek niespełniony, nie do końca się udał, ale jeśli macie jakieś swoje opinie, doświadczenia na temat używania samej platformy Kanga, Kantor, Kanga Exchange, czy też kantorów stacjonarnych, serdecznie zapraszam do pozostawienia Waszych opinii, Waszych doświadczeń z tą platformą, z tym ekosystemem. Dla mnie to byłoby na dzisiaj tyle. Do zobaczenia i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.